pierwsze piątki już na lodzie. Nastąpiło przywitanie i wzajemne zawodników, a także przywitanie z kibicami. No, teraz strzał na bramkę Niemczyka, ale Jakub Jaworski, lepszy na buliku, zagrywa teraz za bramkę i gol! A więc tuż przed końcem, a właściwie nie, już w momencie, kiedy Bartłomiej... Zagranie przed bramkę i mamy 2-0. Sprytne tam nagranie. A teraz groźna akcja 3-1 i kapitalna interwencja Niemczyka. Zatrzymany, ale tylko na moment, jest Denis Sergiuszkin. Podanie przed pole bramkowe, leży Niemczyk. Czy uda się podnieść? Jaworski wjechał środkiem, indywidualna akcja Jakuba Jaworskiego. I po krótkim rogu pakuje ten krążek do bramki Szymona Niemczyka. Ładnie zgrał do Kondraszowa, szansa na bramkę. Kondraszow przegrywa pojedynek ze Spesnym. 5 minut 40 sekund do zakończenia przodu. Zagranie na drugą stronę. Jeriomienko. Od tej akcji był Max Kondraszow, a teraz miejsce pomiędzy obrońcami. Chce to wykorzystać Jaworski i mamy bramkę. Mamy 0-4 i to jest trzecie trafienie Jakuba Jaworskiego. No było Jakub Jaworski show. Igor Sarna zatrzymany przez rywala. Krążek przekazany na niebieską. Strzał. Jest Zieliński na niebieskiej i bez zastanowienia. Wołali zawodnika na przodu, który opuścił tafa. Fatalne podanie teraz przez całą szerokość tafli. Pomylił się Piper, jest kontra gości i jest 0-6. I trafił znowu Jakub Jaworski, drodzy Państwo. I to otwiera szansę dla drużyny z Torunia. Ładna akcja trójkowa i słupek ratuje Niemczyka. Spokojnie teraz, jak po sznurku wędruje krążek z kija na kij. Sergiuszkin przed bramkę i mamy 0-7. A drużyna Energii już swobodnie wymienia podania. Niemczyk, Citok. Indywidualnie Maksim Citok wjechał przed bramkę. Dobra pozycja, strzały, broni Spesny, jeszcze tam Kondraszow, ależ walka w polu bramkowym, gdzie krążek, na pewno nie w bramce. Asekurowali bramkarza w tej interwencji, teraz kapitalne podanie do tercji neutralnej, akcja sam na sam, broni Niemczyk, nie było też faulu zdaniem sędziów, zrobiło się luźniej. Nowa stracił Fraszko na rzecz Stępienia, dobra szansa i gol! Szymon Skrodziuk! I jest 1-7, Nojewski, ale fatalna strata. I rusza Sadrietinow w pojedynku z Niemczykiem, broni Szymon Niemczyk. Piper, strzał za obrońcy. Bramkę zdobyła drużyna z Torunia, a to jeszcze było w tercji otwierającej to spotkanie. Ci zagrał do partnera, teraz Zieliński, broni Niemczyk, dobra reakcja. To się nie udaje, za chwilę do gry wróci Rajski. No i teraz niecelne podanie. Przejęcie na przodu, ale tam uciekł ten krążek. Dobre zagranie teraz do Macieja Rybaka. Jeszcze raz Jeriomienko, strzał do Bitka i mamy bramkę. Z drugim trafieniem w tym spotkaniu Jegor Fieofanow. No. Chciał zagrać na drugą stronę, ale zrobił to niedobrze i teraz kontra rusza. Michał Kalinowski nie trafia. Rzek Jakub Piper do Kapłona. Kacper Kapłon, no, czy będzie faul? Nie, ale będzie dobitka. Gra, toczy się dalej. Zyskali krążek. Jeszcze raz Zieliński i jest krążek w bramce. Ale nie, ta bramka nie zostanie uznana. Strzał broni Spesny. Tam jeszcze była Prunia. Rusza na przebój Fraszko. Indywidualna akcja Fraszki. Jego strzał zatrzymuje Niemczyk. Klejona kartką, a teraz groźna sytuacja i gol strzelony w osłabieniu. Wskazują, że ta atmosfera mogłaby być lepsza w drużynie z Torunia. Teraz Fraszko między...
strzał Szkodenki, próba jeszcze dobitki, czyna na przodu. Szkodenko wrzucił w kierunku bramki i ten krążek wpada do siatki po dobrej reakcji przed polem bramkowym Michała Kalinowskiego. Oj, teraz Marek Kosakowski rzucił kijem. Troszkę więcej miejsca ma Sarna. Przekazał partnerowi, dostał krążek Sarna, ten strzał. No i proszę, jakaś bójka tam się zawiązała. Ściągnął rękawice Jakub Piper. To uderzenie. Teraz wyłożenie i jest 11. bramka. Piotr Naparło także z hat-trickiem, a więc Kondraszow, indywidualna akcja. Będzie kara. Naprzód Janów przegrywa z KH Energą Toruń 1-11. Tego spotkania strzały celne, 25 strzałów na bramkę.